Cześć, witajcie, jestem Łyczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed IV Black Flag na naszym kanale. Kontynuuję historię z moją przygodą. Ja już puściłem czas i ogólnie najbliższe odcinki będą trochę krótsze. Oh, you're a hard heart that should be softer. Or soft in parts that should be hard. And how is it you're so keen for his hard parts, Mr. Rackham? You'd like to know my secrets, would you? Oh, aye. Give me a small hint, like. Or a large one, if you're an upright gentleman. Open your hand. Who's shooting? Might be that shit sliding into port. Jesus. O co chodzi? Czy mi się... Nie, czy mnie moje oczy mylą, czy tu jakaś wielka flota podpływa? Czy to wyspa z daleka? To może kawkę, do skawki strzelali? Powiem szczerze, że chuj wie, ale... Biegniemy. Ogólnie odcinki będą krótsze, bo ja mam bardzo mało czasu. Staram się nagrać jak najwięcej, ile będę mógł, bo po prostu nie... Zaraz wyjeżdżam, za dosłownie jakieś 5-6 godzin to ja muszę być... 30 km stąd. Nie no, przesadzam, nie no, za 5-6 godzin, a raczej za 12, ale to tak jakby wiecie. Wyjeżdżam, nie mam na zapasu niczego, jedynie mam trochę The Walking Dead i to też nie za dużo. Muszę po prostu ruszyć szybko dupę, a już ostatnie odcinki 2, które robiłem z zapasu, to jakby i tak są 3 razy za długie, więc jakby... To na razie dalej trzymam, nie wiem, jakiego grzyba, chociaż tego krokodyla. Dobra, będę na razie trzymał. Nie, mi się za każdym razem zdaje, że on mówi good day, a nie good day. Ja wiem, że mówi good day, ale jakby ja w to słyszę, że to good day. Dobrze, umrzyj. A ty, Edward, to byś ogarnął się. Wszystko w miarę mam, chyba mam. Nie wiem, kupić bym coś może chciał. Amunicyjnie na pewno, bo to ja trochę bieduję pod tym względem. Przecież w sumie nie biaduję, myślałem, że jest gorzej. 15 kafli, co ja za to mogę ulepszyć na kawce? Na to jeszcze będę trochę zbierał. Zbieranie. Tu mogę skończyć całość. Wiem, wydałem 200 drewna, ale skończyłem całą jedną zakładkę finalnie. Tu nie mam schematów, teraz to mam. Tu nie mam schematu, teraz bym się skupił na siłę fogierzy, moździerzu. Chyba najbardziej na moździerzu, bo to jest jedna rzecz, którą mam na pierwszym poziomie cały czas stale. On nie jest drogi. I bym zaczął pancerz może. Nie, mi się nie zdaje, tu jest dużo statków. Tam minowiec, widzę parę szukinierów. I patrzcie, teraz kawkę mam jedną rzecz w końcu na stówę ulepszoną. Dobra, biegniemy na rozpoczęcie misji. Wzywamy do rozmów. Well, I'll be hanged. George is grown tired of our shenanigans. Who's the grim fella? That's Captain Woods Rogers. Not a man I want seeing my face. We desire a parley with the men who call themselves governors of this island. Charles Vane, Ben Hornigold, and Ed Thatch. Come forth, if you please. Hear about the King's pardon, I reckon. What the hell is Hornigold doing? Lily-livered punk! What are you men up to? I am grateful for your geniality, Captain Hornigold. I don't mistake my decorum for deference, Governor. I'm eager to hear what you have to say, but of uncertain mind otherwise. Very well put. And it's a fairer shake than I expected to see from any pirate. But I promise fair treatment to all who hear me out. Only wait a while longer, Governor Rogers. Od kiedy to są patrole takie? Tego nigdy nie było. I have given Captain Hornigold my word that we will be equitable. Jak mi się zdaje, czy cała... Aha, dostawa się przesuwa razem z nimi. Plus to jest minus. Zresztą nie ukrywając, to nie jest aż tak źle, że to się z nimi przesuwa, bo mi to wygodniej się po prostu ogarnie. Captain Hornigold, please call your man. Rackham, Vane, the governor's come calling. Bring Burgess and Cochran as well. Coś mi się zdaje, że powinienem pójść na drugą stronę. No to szczerze mnie zauważają. Kurde, mało strzałek. 5 i 5, Boże. Na szczęście mam szybko dostępne, mam wytwarzanie stale. Wytwarzanie. Kości mam dużo, no nie za dużo, ale wystarczająco chyba. 3. Dobra, nie będę na razie wytwarzał, bo dużo mnie tu nie da. Bo zaraz bym na nich wskoczył. Ja was śledzę z góry, pilnuję. Taką berserka im tam walnąć, ja nie wiem, że nie mogę. Widzę tu jakiś patrol, dalsze tędy pobiegnę. Nie wiem, mi się czasem wyłącza AI, ale to już tak zauważyłem, że to się dzieje notorycznie w tych misjach śledzenia. Oni czasem potrafią się tak wyłączyć i stać przez długi czas. O, widzicie, że tutaj stali z zegarkiem w ręku z 30 sekund. Tak nie dłużej, pewnie to będzie kolejna rozmowa, więc ja muszę pobiegać na drugą stronę. Do portu idą. We must see about repairing this fortress. We should be confiscating weapons, Governor. Send these pirates a clear, strong message that the King's emissaries are not to be trifled with. I have no wish to stir up animosity here, Commodore. And though well armed, we are outnumbered by a... Dobra, tamten się odwraca po drugiej stronie, ja idę na niego. Kurwa. Niech się odregeneruje, bo to była naprawdę najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem. Nie wyszło całkowicie. Governor Rogers believes we can make men of these monkeys yet. I do not. Return to your post and await my orders. Wchodzę do środka. Bo nie mam ich typowo śledzić, więc zobaczymy, czy ja mi zaraz da jakieś przeszkody. Jakby co, to szybka strzałka i wejdę. Wejdę bokiem, już kiedyś ten port waliłem. Dobra, wejdę sobie po swojemu bokiem, jak wcześniej już kiedyś. To jest takie, ta strefa znowu jest w miarę luźna, jakby nie jestem typowo śledzony. O, obszar nie jest dostępny. Aha, z tego strzec! Dobrze, to jest, to nawet mam jeszcze bardziej ułatwioną robotę niż wcześniej. Co mają wszystkiego po 5 do kurwy nędzy? Czekajcie, ja mam wszystko po 5, 1 na 1, 4 na 5, 30, 5, 5. Czekaj, wszystko po 5 liczą z amunicji. Dobra, czyli będę musiał wszystko rozgrywać pistoletem. Tak typowo, będę musiał wszystko rozgrywać albo pistoletem, albo se zdobyć. Coś miałaś? Oczywiście, że nie. Jakiego grzyba? O, 2 bomby dymne, naboje, git. Nie jest dużo, ale to coś jest. O, tu jest kolejny, więc go przeszukam, zaraz wchodzę sobie drugą drogą, swoją. Jest, leży trup, powinien leżeć. O, jest. Co on serio poszedł bić w dzbon? Nie chcę, pobiegłeś kurwa pod dzwon. Ty być głupi czy głupszy? Seriously? Ok. Bez komentarza. To jest bez komentarza. Kurwa, nie wiem, równie dobrze ktoś mógł się potknąć ze strażniką i przypadkowo się wypierdzielił na broni, nie wiem, wystrzelił. Tam u mnie wejdę, zamknięta. Poczekam, aż tu podejdzie, będzie wygodniej. O, zauważyłeś trupa. Oczywiście miał pretekst, żeby tak drzeć mordę, leciał aż 2 metry. Kurde, czemu ja wszystkiego mam tak małe? Miałem wszystkiego po pełne, mam po 5 sztuk. Czekam, aż co podejdziesz. O, nie poczekam. Teraz poczekam, aż on puści, albo pójdę. Jak on pójdzie w drugą stronę, to ja się wpierw... Teraz on się kręci z domu w dupie, ja chcę przebyć tu. No daj się wyżej. Trafiłbym, ale boję się, że znowu jakiś dzwonnik mnie znajdzie. No bo... No, dziękuję. Było wejście, z tego co pamiętam. A, bo tu było wejście. Ja dobrze pamiętam, że tu było wejście. Ha, ha, ha. Ty chyba zgłupisz. Z każdą sekundą jestem coraz bardziej załamany. Tu nie ma przejścia. Czekajcie, czy to będzie aż takie łatwe, że ja bym się mógł tutaj teleportować szybką podróżą? Nie. No oczywiście, bo biednemu zawsze wiatr oczy i chłop w dupę. Nie wiem, ja ten kiedyś portal waliłem w pierwszych odcinkach jakieś 10 minut. I tu kombinuję 20. A to nie jest trudne. I to też wtedy zrobiłem bez wykrycia, tylko że wtedy nawet nikt mnie dobrze nie zauważył. I teraz mam jeszcze ułatwienie w postaci strzałek i wszystkiego innego. Nie. Mój drogi, chyba cię dupcia boli. Strzałki, strzałki! Oboje. Wiem, że dobrze pamiętam, że tu gdzieś jest droga. Pozostawmy to bez komentarza, co? Moja głupota nie zna lekko granic. To wejdę sobie na drzewo. Z drzewa. Kurwa, nie no, ja zawsze... Ej, ja zaraz się załamię oficjalnie, jak jeszcze trzeci... Jak kolejny raz to będę musiał wejść. Ja ten odcinek, szczerze, normalnie bym to wyciął. Ale że nie mam czasu, a Daily musi wyjść, tak troszeczkę... Dostaniecie akcję taką... z dupy. Że ja nic nie robię. No normalnie tak bym to wyciął, raczej bym zostawił tylko moment, jak już mi w końcu wyszło. No trochę też nie mam na to czasu, bo teraz w sumie trzaskam wszystko tak dosłownie na jedno kopyto. Or to any governor or deputy governor of any of our plantations beyond the sea, every such pirate and pirate shall surrender in him or themselves as aforesaid. shall have our gracious pardon, of and for such his or their piracy or piracies. By him or them, committed before the 5th of January next ensuing. Dobra, i tu sobie zakończę serię, przepraszam, ale no, siła wyższa trochę. To byłoby na tyle, ja byłem RiCZKO, na cześć, pa pa!